Witam was serdecznie, widzowie, w kolejnym odcineczku po 8 na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj sobie tak odpaliłam kamerkę, bo mam w planach nagrać dla was vloga z rozmowy z adwokatem. A właściwie to chyba z adwokatką, wiecie? Bo ja gadałam tam z taką agencją adwokacką, jak to się mówi, z kancelarią, sorki, prawną. No i gadali, że przyślą jakąś adwokatkę, że to, bo ja chciałam najlepszą, najelegantniejszą i w ogóle, bo Jarek mówił, żeby adwokat ma być ładnie ubrany. No i ja mówię, że kurwa garnitur, panowie, garnitur mi potrzebny. Potrzebne mi są kwalifikacje mądrościowe, inteligencja. Tutaj tego, żeby wszystko było. Nie mówię, ludzie, sprawa jest pilna i poważna. Chłopa wsadzili do więzienia. Oni mówią, wszystko rozumiemy, pani Janinko, droga kochana. Będzie przysłany specjalista. No i ja już tak tutaj, zobaczcie, czekam od pół godziny. Powinna zarobić, ale mówię, dobra. Odpalam kamerę, opowiem widzom. A, ale poczekajcie, korzystając z okazji, że jej nie ma jeszcze. Zostawcie łapkę w górę. Nie bądźcie fajki, zostawcie lajki. Bo wiecie, Jarek tam w tym więzieniu ma telefon, to jak będzie dużo lajków, to mu się wyświetli, że ja film stawiłam i będzie wiedział, że ja nie próżnuję, tylko adwokata dogaduję. O, patrz, trąbi. To zostawcie łapkę w górę i suba. No weźcie, nie bądźcie tacy. Chodźcie, idziemy, bo już trąbi ta baba. Mam nadzieję, że to ona będzie kompetentna, że to nie będzie jakaś, wiecie, łamaga, tylko inteligencja będzie przodem. Ty, ale jak się wita z inteligentnymi ludźmi. Dobra, powiem dzień dobry. Dzień dobry, pani kochana. Dzień dobry, dzień dobry. Przepraszam, czy ja dobrze trafiłam? Z kancelarii adwokackiej jestem. I tak, oczywiście. Ja tutaj zapraszam. Okej, dobrze. Na podwórze można wjechać. Okej, w porządku, to dobrze, to ja już wjeżdżam do pani tutaj. Nie zapraszam do... Ja pierdzielę, jaki ma samochód, co ze zrywem ruszyła. Dobra, zamkniemy bramę, żeby było, że jest kultura. Bo to wiecie, rozmowa jest na poziomie, to ja też muszę pokazać, że porządna kobieta jestem. Wiecie, ja się ładnie dziś ubrałam, wypachniłam elegancko, żeby wszystko było wiadome. Ty, już myślałam, że ona sama nie wysiądzie, że kurwa czeka, aż jej drzwi otworzy. Ale dobra, wysiadła. Dzień dobry pani, witam serdecznie. Witam oczywiście serdecznie, Janinka Boża z tej strony, miło poznać. Miło poznać. Może tak nie będziemy tu stali na podwórzu, żeby tu nikt nie podsłuchiwał, żadne sąsiady czy coś. Tylko ja zaproszę, ja zaproszę może, co? Okej. Moje imię Monika Skowroniewicz, kancelaria adwokacka. Bardzo miło, ja Janina Boża. Bardzo miło, pani Janino. Może ja zaproszę do środka, żeby tu nie stać. Znaczy, możemy nawet tutaj na świeżym powietrzu, to, nie, to dla mnie naprawdę jest... ja nalegam, zaproszę do środka, żeby tu na podwórzu, bo na pewno? Tak, do środka. Okej. Proszę. Aha, w porządku. Do stodoły pójdziemy. A, dobrze, ja, dobrze, ja dobrze. Ja w stodole lubię siedzieć. Okej, znaczy mi to nie przeszkadza, tak? W żadnym wypadku. Może tu nie, bo tu ostatnio ten... Kolega się zesrał. Okej, rozumiem. Może to pójdziemy. Okej. Może być tutaj, nie ma problemu. Ja wie, że ja zamknę. W porządku, okej. To tak jak mówiłem pani Jani, no moje imię Monika Skowroniewicz. Przyjechałam do pani, miałam telefon po prostu z kancelarii adwokackiej. Także tutaj przyjechałam do pani wyjaśnić pewną sytuację, rozumiem, tak? Tak. Czy mogłabym pani mi opowiedzieć troszeczkę na ten temat? No chodzi o to, bo ja mam takiego chłopaka mojego. Okej.
jego posądzili. Posądzili o co, jak mogłabym zapytać? O rzeczy karygodne. A troszkę bardziej szczegółowo? Nazywa się Jaruś. Okej. Jarosław, tak? Tak. W porządku. Ale ja mówię Jaruś. O, nie ma problemu, jak najbardziej. To tak jak wiadomo, jak to woli, czy zdrobnieniowo, czy to jak to, to już jest bez różnicy. Tak, pan Jarosław, no mówmy pan Jarosław, wtedy będę wiedzieć, o co chodzi, ale jeżeli pani woli mówić Jaruś, dla mnie to naprawdę żaden kłopot, tak? A czy pani by też mogła mówić Jaruś? No pewnie, jeżeli pani sobie tego życzy, no nie ma żadnego problemu, oczywiście. Dobrze. Jego posądzili. Mhm, o co? O rzeczy karygodne, o rozboje, napady, kradzieże, przemyty, wszystko. Jego. O masz się los. No dobrze, a tak bardziej, czy pani może wie, za co go tam posądzili? No rozumiem, że jakieś tam rozboje, jakieś... Ale czy by jakoś tak bardziej szczegółowo, o co w tej sytuacji całej chodzi? Czy on coś po prostu źle zrobił? Słucham? Kto źle zrobił? Czy pan Jarosław? Kto? Po prostu coś... Pan Jarosław? Kto? Nie do końca rozumiem. Bym woliła Jaruś. Okej. No, na miłość boską zapomniałam. No tak, pan Jaruś? To czy on coś po prostu złego zrobił, tak? Kto? Pani kochana? Pan Jaruś? On nie zrobił. Okej, czyli mam rozumieć, że został posądzony bezpodstawnie, tak? Pomyłka! Okej, czyli to była pomyłka. Ja mogę opowiedzieć w skrócie. Mm-hmm. A takie pytanko, gdzie teraz pan Jaruś się znajduje? W więzieniu. Okej, a miała pani z nim jakąś styczność? Ja mam prośbę. Proszę. Żeby pani do mojego chłopaka nie mówiła Jaruś. Bo mi się to już... Mi się już to powoli nie podoba. Nie do końca rozumiem, o co ale pani chodzi. Ale mi się to przed chwilą nie podoba, że pani tak przed Okej, rozumiem, ale przed sekundeczką... Pani mnie o to poprosiła. Nie. Mi się to nie podoba. W ogóle karygodne. Okej. Czyli mam zwracać się pana Jarosław, tak? Rozumiem dobrze? Okej, dla mnie to żaden problem, pani Janinko. Nie ma żadnego problemu, dobrze? Pani szanowna. Okej, pani szanowna i Janino, czy moglibyśmy kontynuować Janinko. Rozmowę? Janinko. Pani Janinka. Moglibyśmy, pani... tak? Ja w skrócie opowiem. Okej, to proszę, jeszcze tylko takie pytanie zadam na wstępie. Jeżeli pan Jarosław aktualnie przebywa w zakładzie karnym, czy pani miała z nim styczność od tego momentu? Czy pani była w stanie z nim porozmawiać? Ja opowiem, jak to było od początku. Okej, proszę. Także zamieniam się w słuch. Byliśmy z Jarusiem na randce. Na stawie. Bo on kupił staw nowy dla siebie od chłopaka. Okej. Przekazaliśmy się za rączkę, całując się namiętnie. I wtedy zobaczyliśmy skarb ukryty. Jak go wyłowiliśmy, okazało się... tylko ja jeszcze ukradłam radio, żeby Jarek nie wiedział. Okazało się, że to jest samochód. Później Jarek wtajemniczył przede mną, żeby mi zrobić niespodziankę. Samochód naprawił, bo samochód nie działał. Później Jarek tym samochodem nagrał odcinek. Jeździł. Jarek jak jeździł, złapała go policja. Komisarz Ścierka, czy tam Szmatka. No i on na początku miły, później niemiły. Jarkowi dał mandat. Mandat 20 tysięcy albo 30. Dał go do więzienia. Powiedział, że
przestępcą jest, że napady, rozboje, wszystko, porwania, marihuana i takie inne słowa. Mhm, tak, tak. A to nie jest Jaruś, bo Jaruś nie ma 70 lat, nawet. A oni myślą, że on ma 80 i że się nazywa jakieś ugabug. Okej, rozumiem. Aż się spodziłam od tych opowieści. Czyli, spokojnie, czyli mam rozumieć, że po prostu państwo znaleźli jakiś samochód, tak? Tak, na randce. Słucham, gdzie? Na randce. Okej. Na randce. A przepraszam, mogę zapytać, w jakim wieku pani jest? 19. Okej, ja tak szczerze? Młodziej wyglądam, prawda? Mnie też jeszcze właśnie o dowód pytają w sklepach. Tak. O proszę. Mniej. O widzi pani, no tak chciałam powiedzieć. Że ja 17,5. No tak właśnie chciałam powiedzieć, że no pani młodziutko wygląda, ale dobrze, ja nie w tej sprawie tutaj. Czyli mam rozumieć, że państwo byli na randce, znaleźli tam jakiś samochód. Nie. Bo już pokręciła pani. Okej. To prosiłabym, żeby pani naprostowała. Byliśmy nad stawem. Byliśmy na randce, chodziliśmy za rękę i się całowaliśmy. Okej. I później był samochód. Dobrze, czyli po randce został znaleziony samochód, rozumiem? Nie. Czy mogłabym panią prosić o to, żeby pani po prostu bardziej szczegółowo opowiadała, o co chodzi, a bardziej mniej tutaj prywatnych takich sytuacji? Tak, właśnie. Samochód dopiero w kolejnym vlogu był wyłowiony. Przepraszam, jakim vlogu? Czy mogłaby pani nakreślić troszeczkę, o co z tym chodzi? Bo też wcześniej usłyszałam jakieś nagrywanie odcinka, jakiś vlog, coś takiego? Tak, bo Jaruś nagrywał vlog. Przepraszam, a ten vlog co tak bardzo oznacza, że to jest jakiś blog? Jakieś tworzenie bloga, coś takiego? To chodzi o kanały. Kanały, jeżeli chodzi tutaj o social media? Tak? Nie. Social media jakieś tutaj nagrywanie? Kanały ściekowe. Oj, to nie za bardzo rozumiem, to chyba nie mój temat. Możemy to oczywiście pominąć, tak, to nie jest nic istotnego. Bo ja 20 lat temu kopałam na koparce. Kopałam kanały. Nie. Okej, ja rozumiem, to już wie pani, to już nie jest taka kwestia, która będzie mi tutaj potrzebna, jeżeli chodzi o kierowanie tej sprawy. Ja kopałam kanały i powiem pani, że kiedyś miałam taką sytuację. No taki niezdarny kierownik. No nie powiedział mi, że rury gazociągowe są. Ojej, Boże. Papierosek był palony. Jak to wszystko nie łobutnęło, nie pierdutnęło, nie stuknęło. To nic nie zostało, tylko ja przeżyła. Och mój Boże, widzi pani, jak to trzeba uważać na każdym. Nie miałam gdzie pracować, bo wszystko... Diabli się, ale ja przeżyła. No ja rozumiem. Dobrze, to przejdźmy może bardziej do tej kwestii takiej związanej tutaj z tą sytuacją. Ale to wszystko dzięki temu, że ja chodzę do kościołka. Ja na tacy nigdy nie żałowałam pani. Znaczy droga. Nie, pani, ja pani, pani droga. Ja zawsze dałam. Ja na tacy pani dla Janino, księciurka. Pani Janino. Bo ja zawsze wiedziałam, że na księciurka dla tacy to trzeba dać. Pani Janino. Ja na księciurka nigdy pani Janino. Nie żałowałam. Bo to wszystko pani Janino. Na cele dobroczynne. Na cele dobroczynne, żeby człowiekowi później dobrze w życiu było. I w spaliło, a ja rozumiem. Nie w prochu. Tak, pani Janino. Ja nie jestem za kremacją. Moim zdaniem pani Janino. Powinno się pochować w całości, a nie kremować. Pani zapamięta. Pani Janino. Tak. Czy możemy? Pani szanowna Janinko, czy możemy przejść do meritum sytuacji i nie rozmawiać o sprawach prywatnych? Chciałabym tylko nakreślić, że przyjechałam tutaj w sprawach właśnie pana Jarosława. Marita, tak. Pani Monika.
Moniczka. Skowroniewicz. Pani szanowna Janino, czy możemy tak? przejść? Skowroniewicz? Aha, aha. Czy możemy przejść po prostu do sytuacji i możemy pominąć te wątki, jeżeli chodzi tutaj o sprawy jakieś prywatne, swoje poglądy? Bo nie ukrywam, że troszkę mnie to nie interesuje. A, nie interesuje pani ta sprawa, tak? Pani droga, szanowna Janino, interesuje jak najbardziej mnie sprawa tutaj pana Jarosława. Pani Jarosława mnie interesuje, tak? W tej sprawie przyjechałam tutaj do pani, aby to wyjaśnić i pani pomóc oraz panu Jarosławowi. Aczkolwiek nie potrzebuję słuchać tutaj bardziej prywatnych takich kwestii. A czy mogłaby się pani do Jarusia zwracać bardziej z kulturą? Nie uważam. Oj, troszkę rozbawia mnie pani, ale nie uważam, żebym się tutaj z kulturą nie odnosiła w stosunku do pana ale Jarosława. Moim proszę pani. Jarosław to jest bardzo oschle. Bardzo oschle. Powinno się mówić. To jest zdrowie, oczywiście pani zdanie. Pan Jaroś. Pani Janino, możemy pominąć ten temat. Przed chwilą zwracałem się tak, jak pani prosiła. I niestety, jakby to powiedzieć, to chyba pani pamięta tutaj, pani mnie, że tak za przeproszeniem powiem, opierdzieliła za to, że w ten sposób się zwracam. Także pomijmy ten temat, jak ja się zwracam, wytłumaczy mi pani po prostu, jak ta sytuacja wygląda, okej? Okay? Ale co? Ja już wszystko powiedziałam. Panem Jarosławem, dlaczego pan Jarosław został posądzony? Gnębią jak to się wydarzyło? On się boi ale pani kochana, ale pani kochana. On się boi pomydło schylić, bo go od razu od tyłu zachodzą. Pani kochana, on mi ale jak. Mówił, płakał. Biedak. Ale pani kochana, jak nie, to się stało, że on tam trafił? Pani podejdzie ze mną. Pani podejdzie. No, ja pani pokażę, proszę bardzo. Jak nie no, pani kochana, pomoże, no chyba. No chyba sobie pani żartuje. Podejdzie pani. No pani kochana. Podejdzie pani. Tutaj pani nie będę kazała. No jasne gram. Nie będę pani kazała przez płot skakać, bo to niebezpieczne, to tylko kaskaderki u mnie. Nie no jasne gram, ale no pani chyba. Pani, jak mi pani nie pomoże, to ja sama to załatwię. Proszę zobaczyć. Pani, proszę tu pani kochana. Ale proszę czy pani. Podejść. Czy proszę. Pani oskurwesyniała? Proszę podejść. Proszę zobaczyć i proszę się tak do mnie nie zwracać. Ja to sama załatwię. Mama, mam to sama załatwić. No pani kochana, no pani dzwoniła do nas, tak? Przepraszam, już wybucham. Ale o co chodzi? Już po prostu. Czy pani mi pomoże, bo ja tu mam ciąg. No przepraszam, ale dawno takiej sytuacji nie miałam, no wariatkowo. No pani kochana, jak wariatkowi. Ale o co pani chodzi? No pani kochana, ja tu przyjechałam wyjaśnić sprawę, a tu pani mi ciąga po płotach. Ale ja nie rozumiem, o co pani teraz tutaj się spina. Nie, źle pani mnie zrozumiała. Ja absolutnie się nie spinam w żaden sposób, tylko po prostu ja w innym celu tu przyjechałam. Ja przyjechałam zebrać informacje i a pani może, pomóc. Może zacznijmy od tego, gdzie jest pani garnitur. A, przepraszam. Ja powiedziałam ja wyraźnie, przyjechałam. Że to ma być garnitur. Ale przepraszam jeszcze. Bo Jaruś powiedział, że ma być elegancki. Pani kochana, ja jeszcze nie poszłam tutaj do pana Jarosława na rozmowę. Także nie założyłam garnituru. Jeżeli dojdziemy do meritum, będę miała wszystkie informacje. Wtedy ustalimy termin, po prostu termin rozmowy z panem Jarosławem. Prawda. Później przypuszczam, że będzie sprawa prawda. Sądowa, także tam będziemy próbować ubiegać się po prostu o uniewinnienie pana Jarosława, tak jak pani wspomniała, że jest on niewinny, że został posądzony niewinnie, także no oczywiście ze swojej strony chciałabym do tego dążyć, żeby no dojrzeć tutaj prawdy, tak? Ogólnie, czy po prostu ja pan Jarosław wyszedł. Chciałam panią przeprosić, bo ja dzisiaj kapuśniak jadłam, jakby tu jakieś bąki były. Suchnące to nie moja wina, bo kapuśniak. Nie ma problemu, tylko że jak pani zaproszę im bąka będzie. Przepraszam, ale czasami nie wytrzymuję. No czuję troszeczkę się dziwnie w tej sytuacji, muszę szczerze powiedzieć. Pani kochana, jak pani będzie bąka puszczać, to proszę uprzedzić. To może się przemieśćmy, bo puściłam. O Jezus. Pójdźmy do stodołki. No.
Boże kochane, czy... Aj, gdzie ja przyjechałam? Pani ma ładną bemkę. Dziękuję. Akurat to nie moja, to jest służbowy samochód, także... Dobra. Ale bardzo ładny, również mi się podoba, fajnie się nie jeździ. Się później przejadę. No chyba sobie pani żartuje w tym momencie. Czemu? Pani kochana, ja tu przyjechałam zebrać informacje, a pani... Ale możemy wrócić do sprawy Jarka, za przeproszenie? Tak, tak. Proszę, proszę, słucham, zamieniam się w słuch. Jak to się stało dalej, że państwo znaleźli samochód i dlaczego państwo ten samochód znaleźli i co to ma do tego, że pan Jarosław został zatrzymany? No bo go złapała szmata. Przepraszam, kto? Komisarz Szmata. Komisarz Jacek Bozidar, chyba Szmata. A nie ściera przypadkiem? Bo coś słyszałem o tym panu. Ściera, jo, ściera. Aha, okej, okej. Mhm, proszę kontynuować. No i tyle. Okej, okay, ale co z tym samochodem? No, nie rozumiem. Nie co to wiem. Ma do jakby zespół wspólnego, że został no. za... Czyli to... mam rozumieć, że po prostu pan Jarosław jechał tym samochodem, tak? I został jechał. Zatrzymany. Tak, okay. A to samochód okay. gangstera był. Aha. A skąd państwo ten samochód mieli? Jakby mogła zapytać, skąd został... Jezu! Ze stawu, babo! Prosiłabym troszeczkę z należytym szacunkiem się do mnie zwracać, okej? Okay? Bo tutaj chcę pani pomóc, a pani zachowuje się jakby miała to po prostu na siłę przyjechała, tak? No, pani na siłę to tu przyjechała i mi to gada na siłę. Pani kochana, ja chcę pani jak najbardziej pomóc i panu Jarosławowi. Tylko musi mi pani pozwolić dopytać się o niektóre kwestie. Muszę to po prostu zapisać, aby później to było jakby w sprawie, tak? Umieszczone. Jezu Chryste. Dobrze, czyli pan Jarosław, coś mi się tu, proszę, pani kochana, nie klei. Państwo, no, wyłowili samochód. Tak, i... tak, tak. Oh. Ze stawu, a tam okay. chyba jaki gangster go utopił. No, i... I później pan Jarosław tym biegał. No, kończy i został zatrzymany. Kończy zaśmiał. O, dziękuję. I został zatrzymany. O, popatrzcie, kończy zaśmiał. Proszę, wielki śmiechy. Coś mi się tutaj nie klei, pani kochana. No, państwo... O... Państwo samochód wyłowili i nagle policja zatrzymała, tak? No pani kochana, na kogo pani chce w chuja zrobić? No przepraszam za to słowo, aha. ale... Czyli obelgi idą na mnie, a pani nie, jest prawnikiem. Absolutnie. Nie, absolutnie. Pani kochana, ja oczywiście postaram się wszystko zrobić, tylko że no nie wiem, czy pani mi po prostu kłamie, czy jak. No w stawie pani znalazła samochód. Został naprawiony i później pan Jarosław tym samochodzikiem jechał nie. i policja go zatrzymała. Jeżeli by pani chciała, to ja mogę pojechać na staw i wszystko pokazać. Pani kochana, to nie zmieni nic w sprawie. Mi się wydaje, że... No, że pan Jarosław coś może jednak być powiązany z tą sprawą. Jakby się pani tak nie śmiała cały czas, jak koń głupi. To by pani zrozumiała. Mm-hmm. A jak ja zaraz wezmę tu worka, jak pani. No, spokojnie, nie spokojnie. Spokojnie, spokojnie pani. No, proszę się uspokoić. Ja sobie nie życzę. Pani kochana. A miała ja pani po prostu... kiedyś łeb w butli od mleka? Nie, ja po prostu się zastanawiam, czy tutaj pani kochana przypadkiem nie chce jakiegoś tutaj pana Jarosława złoczyńcy po prostu w sposób. Po prostu w sposób adwokacki do jej wypuścić, tak? Czyli pani chce po prostu zmusić adwokata do składania fałszywych zeznań, żeby pan Jarosław został niewiniony, czy tak po prostu nie jest i faktycznie pan Jarosław jest niewinny. No tutaj w tej kwestii właśnie najbardziej się zastanawiam, no co pani o tym sądzi? Proszę pani, to czy ja kłamię, czy mówię prawdę, to panią gówno obchodzi. Bo pani przepraszam, jest ale ja tutaj... Ale proszę zamknąć mordę, jak starsza kobieta mówi. Proszę aha. zamknąć mordę, bo jak starsza można... kobieta
Jak a może troszkę kulturalnie? Jak kobieta się zdenerwuje, to wtedy nie ma żartów. Bo pani Jani, no proszę mi nie grozić. Ale proszę, proszę zamknąć. Proszę zamknąć mordę. Dobrze. Bo jak ja byłam adwokatką, to pani na chleb mówiła pep, a na muchę ptapta. Słucham, czyli w takim razie pani była adwokatem, a pani dzwoni panu adwokata? Nie może sobie pani sama poradzić? Proszę zamknąć mordę. Bo ja dobrze, pani proszę, powtarzam, słucham, zamieniam się w słuch. Jak ja byłam adwokatką, to pani na chleb mówiła pep, a na muchę ptapta, proszę ja panią. I proszę mnie nie pouczać, bo ja te wszystkie zakamarki znam. I proszę, za przeproszeniem, jeszcze raz, tak? Zamknąć mordę. Dobrze, okej, okay. Od tego momentu zamieniam się w słuch. Proszę zamknąć. A toż przecież nic nie mówię, pani kochana. Proszę cicho! Słucha mnie pani. Pani jako adwokat ma w obowiązku. Nie, tak? Inaczej. Pani gówno interesuje, czy ja kłamę, czy mówię prawdę. Pani musi zakładać, że ja mówię prawdę. Pani się powinna zapytać tylko, czy Jaruś na przykład ma zamiar się przyznawać do winy, czy nie. I reszta panią nie obchodzi. Tutaj jakieś dobrze, sprawy w takim moralne, razie, bo pani w takim jako razie, adwokat kłamać nie może, ale w takim razie musi dobrze wierzyć krok swojemu dalej. Klientowi i bronić jego racji za wszelką cenę. Dobrze, w takim razie zapytam się, czy pan Jarosław będzie miał zamiarze... Nie, nie będzie miał. Okej, okay, przyznać się do winy nie będzie miał zamiaru, tak? Tak. No pani, no coś mi tu śmierdzi. Mu nie będę ukrywać. Czy to pani bąka puściła? Czy to po prostu puściłam coś... z nerwów! Puściłam i to nie jednego! Czy to... Pani kochana, no nie wiem jakby to powiedzieć, ale ja bandytami nie będę się zajmować. Tyle pani powiem. Złoczyńcami. Ja słyszałam w telewizji o tej sytuacji. I ja takimi złodziejami, bandytami nie mam zamiaru się zajmować. Zrozumiała to pani? Won! Won! Ja takimi chamami, złoczyńcami nie mam zamiaru się zajmować. Widziałam w telewizji! Widziałam w telewizji! Tyle ludzi przez niego zginęło, tyle ludzi! Ten bandyta, złoczyńca! I pani chce go bronić? Pani się zastanowi! Pani jest starszą kobietą! Pani jest starszą kobietą! Pani jest starszą kobietą! Pani się zastanowi, czy takiego złoczyńcę chce za przeproszeniem bronić. Won! O nie, na mojego Jarka nikt tak nie będzie gadał. Czy tylko jedno mogę powiedzieć? Proszę mówić. Pierdzielaj, stara proco. Ja nie. Na Jarka nikt nie będzie mówić. Koniec tego. Co za psychopatka! Szuflę mi chciała połamać! Matko Boska! Pani się ode mnie odczepi, okej? Okay? Czy może się pani ode mnie odczepić? Pani ma zełbem! Do widzenia pani! Pani się zełbem. Zastanowi! Pani nad tym się zastanowi, czy pani chce złoczyńcy bronić! Zastanowi się! Jeszcze jest czas na to, żeby od niego uciec! Jest jeszcze czas! Naprawdę jest jeszcze czas! Chodź, potrąciła mnie prawie. Ja pierdzielę, i to jest prawniczka. O Jezu, prawie przeskoczyłam w ostatniej chwili. I kto tu jest złoczyńcą bandytą? Jezu Chryste. Co za debilka. Nie no, ja zamykam bramy. Jeszcze sąsiadowi samochód. Matko Boska. Widzowie. Psychopatka. Rowem pojechała. Ja pierdzielę. Oj, grubo. Grubo jest, widzowie. Proszę was, zostawcie łapkę w górę i suba, żeby Jarkowi się wyświetlił ten film, żeby on mógł to zobaczyć. Bo ja nie wiem, jak on to zobaczy, to on się załamie, co tu za psychopatka przyjechała adwokatka go bronić. Matko Boska, co to było?
Debilka. Dobra, widzowie, cholera bita, ja nie przedłużam, idę w pizdu dzwonić gdzieś indziej, bo no to była debilka. Dobra, dzięki za oglądanie. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Weźcie tam, napiszcie Jarkowi, że no na razie jest licho, bo tu psychopaci przyjeżdżają tylko. Dobra, do widzenia, widzowie, miłego dnia. Aś się zdenerwowała. Cholera pita.